Tulosci na zultym linoleum, misich kuterski namiętnie celuje Marcele i Dejanura w jej dekolt, chcieliście to widzieć? Zdjęcia. W poniedziałek na warszawskich salonach odbyła się premiera nowej komedii Mateusza Glowackiego, na która to hucznie napłynęły niektóre gwiazdy i całe stado celebrytów, a wśród znanych twarzy nawiedzających event z zultym linoleum znaleźli się m.in. misich kuterski i Marcela Leszczak. Koterski i Leszczak tworzą dość wybuchowa para, o czym świadczy zresztą ich liczne rozstania i powroty. Obecny status szczęśliwego związku trwa już od ponad roku, a kiedy Miskowi i Marceli minęła rocznica ponownego zejścia. Pojawili się nawet w Dzień Dobry TVN. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Swego czasu aktor i celebrytka znani byli z tego, że lubili pokazać się na wystawnych eventach, gdzie też spijali sobie z dzióbków i obsypywali się soczystymi calusami. Poniedziałkowe wyjście nie było w tej kwestii wyjątkiem, a nawet wzbogacony został rubaszny element. 43-latek wraz z matką swojego synka Fryderyka pokazali się na imprezie odziani w czarne outfity, których podstawa okazała się drapieżne ramoneski. Marcela wybrała jednak klasyczny wariant ze skóry, który zestawiła z szerokimi zwiewnymi spodniami oraz pikowana torebeczka YSL. Prezenter z kolei postawił na bardziej casualowy look. Jego ramoneska przypominała nieco wyjściowa bluza, a towarzyszyła jej biała koszula i jeansy z rozdarciami. Stylizacje z pazurem dopełnione zostały przez soczyste celusy, a w pewnym momencie także epizody bezwstydności. Ponieważ Koterski i jego język na wierzchu postanowili podziwiać uwydatniony biust Marceliny. Całość niestety sportretowana została przez fotoreporterów. Zobaczcie czulości na zultym linoleum. Chcielibyście się tak migdalić?